naszych rządów kolej się rozwija. Inwestujemy zarówno w przewozy regionalne, ale też w szybką kolej. Rozwijamy infrastrukturę. W ostatnich latach niemal 100 miliardów złotych zostało zainwestowanych właśnie w rozwój kolei. Uważamy, że to bardzo ważny element komunikacji w naszym kraju. Dlatego jest niezwykle ważne, żeby podnosić jakość zarządzania spółkami kolejowymi, standardy ISO, inwestycje, nowe tabory kolejowe, rozwój sieci. To są wszystko bardzo ważne elementy, można powiedzieć kamienie milowe rozwoju transportu kolejowego w Polsce. Dlatego musi cieszyć, że z miesiąca na miesiąc widzimy kolejne nowe inwestycje, czy też kolejne wyzwania, które są realizowane przez spółki kolejowe i samą kolej. Międzynarodowy certyfikat zarządzania jakością przede wszystkim poświadcza to, że spółka jest bardzo dobrze przygotowana do świadczenia usługi przewozowej dla pasażerów całej Rzeczpospolitej Polskiej. Druga rzecz to jest pokazanie pasażerom, pokazanie kontrahentom, że jest to podmiot godny zaufania, że jest to podmiot bezpieczny, który na czas, zgodnie z rozkładem jazdy, świadczy swoją usługę. Przede wszystkim też to jest dowód i symbol dla marszałków, którzy kontraktują nasze usługi, że zaufali właściwemu podmiotowi. Jak również tym marszałkom, którzy wciąż nie podpisali z nami nowych umów, to żeby zachęcić ich i pokazać, że tak, to jest ten podmiot, z którym warto podpisać nową wieloletnią umowę. To jest ten podmiot, który jest warty zaufania. To jest ten podmiot, którego usługa jest świadczona na najwyższym poziomie. Uzyskanie certyfikatów ISO oznacza wdrożenie międzynarodowych standardów w całej spółce. Wdrożyliśmy je bardzo szeroko, w szerokim zakresie, a w trzech podstawowych obszarach działalności spółki. Jakości, zarządzania bezpieczeństwem i antykorupcji. Największą zaletą certyfikatu jest ujednolicenie i harmonizacja wszystkich procesów działających w spółce, ze szczególnym uwzględnieniem samodoskonalenia i rozwoju przedsiębiorstwa.